Na początku chciałem was standardowo poprosić o to o subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem, moi drodzy. Jeśli chcielibyście tego tekstur paki, które używam ostatnio na live'ach czy na odcinkach, to zapraszam oczywiście wszystkich na Discorda. Link do Discorda znajdziecie w opisie. Na Discordzie jest taki kanał, który nazywa się TXT i tam po prostu są tekstur paczki. Także co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania tego odcinka z wbity rzucakami. Zostawcie tutaj subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. No i tyle, trzymajcie się, dziękuję, że po prostu jesteście ostatnio na live'ach, oglądacie te odcinki i dziękuję za aktywność, także pozdro, trzymajcie się i na razie, yo! Najbardziej, to jest chyba najbardziej niepozorna gilia na świecie, jaką widziałem kiedykolwiek, naprawdę, no tak mały kuboid i obstawiam, że tu po prostu będą tak, wiecie, takie typowo same stoniareczki. Skybase jest o góry, nie ma tu Skybase'a góry, wiesz? Także no, Skybase'a tu nie ma, więc moi drodzy, wbijamy się tu na szybko, moi drodzy, wbijamy się tutaj na szybkości, bo naprawdę kuboid wygląda. No, obstawiam, że naprawdę będzie tu mega, mega, mega wiele itemów. Najgorsze w tym wszystkim jest, albo wiem, albo nie będziemy wbijali tędy tutaj, tylko będziemy wbijali się, moi drodzy, tędy. Ponieważ tutaj jest piasek, jak będę rzucał w piasek, to będzie więcej kratek rozwalało naraz. Dobrze mówię, czy dobrze myślę? Tak, no właśnie, piasku rozwala więcej kratek, więc po prostu szybko, szybciej się znajdziemy na dole. Tą gilię można by było po prostu przebić tak jakoś, tak wiecie, zwykle. Przecież zwykle, tak normalnie, moi drodzy, po prostu zwykłą armatką, ale chcę się wbić rzucakami, dlatego że no, tych rzucaków mam dużo, także będzie spoko. Że będzie spoko. Tędy, no tędy. Nie tamtędy. Dobra, wbijmy, o kurde, źle rzuciłem rzucaczka, ale mam nadzieję, że to, no właśnie, Kiowo rozwaliło. Kiowo rozwaliło, także 520 rzucaków jest na rejonie, w sumie to teraz już, no, 521 rzucaczków. Więc trzeba się tu, moi drodzy, wbijać. Pamiętajcie, żeby każdy wstawił łapkę w górę, oczywiście subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Będzie okej. Czekajcie, dobra. Elegancko się tutaj wbijmy. Na szybkości. Dawaj, dawaj, szybko. Który też jest poziom? 71 poziom, dobra. Niepotrzebnie tam zmarnowałem te 3 rzuczaczki, żeby w tamtym miejscu się wbijać. Tylko teraz tak, kupmy sobie jeszcze speeda przy okazji. Speed na szybkości kupiony. Jestem, mam nadzieję, że coś tutaj będą mieli. Naprawdę, mam nadzieję, że coś te typy będą po prostu miały, no bo taki kuboid, tak wyglądający kuboid, no to po prostu musi coś tutaj być, po prostu musi coś tutaj być i innej opcji naprawdę nie ma, innej opcji po prostu nie ma tutaj, żeby nic tu nie było, ze względu na to, że no kurczę, nikt tak bez powodu gildii nie buduje takiej bez żuwika, więc to albo jest taka gildia, albo tylko do tepania, albo tylko do klepania. Tu cały czas będę czekać, trzeba cały czas to sprawdzać, trzeba cały czas to, moi drodzy, sprawdzać rzeczywiście, czy nie ma tutaj żadnej skrzyneczek gdzieś na którymś poziomie. Nie akceptuję nikogo. Także tytuł live'a. Sam sugeruję na to. Także tak to wygląda. Teraz tak. Dalej, panowie, czekajcie, no. Szkoda, że to za tymi rzucakami trzeba czekać 10 sekund, kurczę. To jest strasznie irytujące, że tak powiem. A dobra, który to jest poziom? 59 poziom. No myślę, że tak 30 poziom już coś powinni mieć, ale zawsze będzie trzeba zerkać tutaj po prostu. Także zerknijmy sobie, czy nie ma tutaj żadnych skrzyneczek. No na razie nic, to żadnych skrzyneczek nie widzą. Nie wiem, czy oni aż tak gildię zamaskowali, że po prostu zrobili taką gildię, taką, wiecie, zamaskowaną, taką po prostu kompletnie niepozorną i nic by w tej gildii nie było. No nie chcę się w to wierzyć, więc raczej coś te typy po prostu muszą to mieć, no. Innej opcji naprawdę nie ma, innej opcji naprawdę nie ma, tylko no, tak jak mówię, 10 sekund trzeba czekać za każdym rzucakiem, żeby go rzucić, to jest no naprawdę itne. Także czekajcie, no, 7 sekund, 5 sekund, no szybciej, faster, panowie. Faster też rzucaczki trzeba rzucać, także no. No dobra, leci rzucaczek, elegancko. Tyk. Dobra, sprawdźmy, czy coś tutaj znowu jest. Na tym poziomie, no nie ma nic, zobaczcie, tu nic nie widać. To jest tak, jakby ten kubek po prostu był z obsa zrobiony i tutaj nie było. Nie mam pierdyka. To jest, no, nic kompletnie nie widać. To jest naprawdę, no, irytujące, mega irytujące. Myślę, że tu naprawdę będzie coś fajnego. No ile mam, 510 rzutaków, czyli mam na razie 500 jeszcze. No, na to widzicie, mam na przykład 35 rzutaków. No, od 30 do 50 rzutaków, na to widzicie, no, byłoby okej. Okay. Ale kratery mają niezły, więc wiecie, jak to jest, nie? Czekajcie. Kurczę. Pijmy, panowie, pijmy tutaj. Cyk. Dobra, masz tylko. Patrz na drugą stronę, ale chciałbym drugą stronę, bo patrz. Na 4 poziom. Rzeczywiście jest dużo, więc nawet jak ktoś nie widzi, nie będą mieli, będą się na tym nie płakał. Ale chciałbym się tutaj wbić, żeby nic nie mieli. Będziecie, proszę, chociaż skrzynkę kameradu, żeby była, no to byłoby okej. Okay. Jakieś kurde, wiecie, tutaj do kopania na rzeczy. Jakby tak też było, ale na razie, no, po prostu. Na razie tego nie widać. Na razie tego nie widać, tego, żeby coś cokolwiek tutaj było. Dobra, 56 poziom. No na razie. Ja przeżyłem, no i tak. Wiem, że wygląda to biednie, dosyć, co? A tym bardziej, że tutaj. To biednie, no nie będę sobie opowiadał, jestem kurde, kurw. Reszta może sami sobie dokończyć. No bo myślałem, mówię, taka fajna gilia zamaskowana, cyk, sobie tutaj znalazłem gilię, mówię, jo, prożyla. A tutaj, no na razie to jest, ale bieda, tak by to trzeba sobie. To ja ogólnie, nie wiem, ja bym w ogóle zmniejszył ten limit rzucaków, tak jak na 5 sekund, byłoby spoko. Ja bym zmniejszył po prostu tutaj rzucasz na 5 sekund, żeby było, że 5 sekund limitu, może też byłoby okej, okay. Że fajnie, że każdy stawił tutaj łapkę w górę, żeby się rozmawiać, dać wszyscy.
Dalej. Teraz sprawdźmy jeszcze raz, coś tutaj jest. Sprawdźmy na drugą stronę. A, serduszko? Coś tutaj. Nie. Nie podoba się, nie podoba się. Jest serce. Jest serduszko, zbijmy do serduszka. Może będą mieli, może nie życie będą mieli. Tak. Bijemy do serduszka, bijemy do serduszko. Jak raz też rzucaki rozwalają 1000 gratek, a ja raz rzucaki rozwalają 1000 gratek. Znaczy, tyle rozwalił raz rzutek, a wcześniej jedną kratkę, ekstra. Okej, super. O to wiadomo, o to chodzi, chodzi także spokojnie, nie ma... Okej, strony, nie bardziej strony, nie bardziej strony, tak? Okej, zaraz będziesz tak dobrze rozwalić, a potem rozwalić ci... 10 milionów tych kratek, także... Patrz raz, czy kiedy na przykład będzie? Ej, o, jedną kratkę rozwaliłem. Chyba zauważasz, że tak nie może rozwalić, bo się zbudował, tylko lepiej coś patrzeć z przodu. Tak się wydaje, no bo tak jedną kratkę rozwala, więc trochę dziwne to jest, że tak powiem, a teraz znowu rozwali tych kratek nie dużo. Pamiętam, ha, okej, okay. Save Guild jest pusty. Nie podoba mi się to w kontekście tego, że no nie podoba się zaraz, że ten Save Guild jest pusty, ponieważ może tylko świadczyć o jednym, że ta gildia nic nie będzie tutaj miała, a że taków się poszło trochę walić, no i on już tak jeszcze, no 492, no, że no 500 rzutaczków jest, nieźle, i podbiję w ogóle tą gildię? Czemu nie mogę podbić tej gildii? Zastanawiam się, dlaczego nie mogę tej gildii podbić. Czemu nie mogę tej gildii podbić? Czekaj, rzucę tu rzucaka. Czemu ja tej gildii nie mogę podbić? Halo, o co chodzi? Teraz? Podbiłem już ją. Nie, ona jest pobita. Dobra, już jest pobita. Dobra, dobra. Rzucaku? No nie, dobra, rzucimy się na rzucaka, to jest 25 poziom, więc spróbuję tutaj i zobaczymy, czy coś tutaj będzie. A, piąty kam. O, jest, dobrze, okej, okej. Tego właśnie szukaliśmy, dobrze, pamiętajcie, życiu nigdy się nie można poddawać. O to właśnie chodziło, o to. Dobra, podobałeś to. To może świadczyć, że coś tam może być, moi drodzy. Może jakieś dzieci tam nie zapinić. Znaczy, sorry, to nie moja pinta. Także no, coś tutaj może, moi drodzy, będzie. Jakieś kotki albo coś. Zobaczymy. Samo. Panie, rzucę pan to szybko. Kurczę, 15 sekund to jest tak. No, 15 sekund, myślę, że już by 10 lat. Serio, myślę, że szpaga to zrobił. Dużo, myślę, że dużo rzeczy zrobił, okej? Okay? Aha. Aha, tak to wygląda. Aha, chciałem powiedzieć, że gildia strzebita, ale to jest strzebita, tego co ja się wbiłem. Ale, moi drodzy. Teraz tak. Robimy to tak, moi drodzy. Patrzcie. Tu. No, okej. Zawsze coś jest. Zawsze można powiedzieć, że coś w tej skrzynce wbiło. Zawsze coś w tej skrzynce, moi drodzy, można powiedzieć, że było. Także za darmo się nie wbiliśmy tej gili. Myślę, że tak. Myślę, że parę setów. Teraz tak, moi drodzy. Powiem wam tak. Albo nie. W sumie wywalone mam w te sety. Właśnie wywalone mam w te sety. Ponieważ w tym momencie, moi drodzy, w tych skrzynkach. Raz, dwa, trzy, pięć skrzyneczek. Będzie, moi drodzy, tak. 100 koksów. Tak, będzie tutaj jak. Skrzynka setów. Skrzynka stręży. Skrzynka emeraldów. Skrzynka diaksów. I skrzynka złota. Mówię wam to. Albo po prostu sprawdźmy to na logbloku, co to jest. Okej. Okay. Przedmiot jest dodany, więc... Okej, okay, przedmiot jest dodany. Dobra. Jest okej. Okay. Dobra. Tutaj trzeba rzucić. Trzeba tutaj rzucić. Będą sety. Pa. Boom. No. Ale stręże były. Stręże były, także jest spoczko. Okej, okay, stręże były. O, ta kośbania była fajna. W sumie kośbania fajna, antynogi. Ja to banie bym chciał, bo banie mi się przydadzą. Czy to były Unbreaking 5, tak mi się wydawało? Nie, Unbreaking, nie, czemu myślałem, że jakieś Unbreaking 5 były banie? No kurczę. Sety ja niestety mam. Ja bardziej emeraldy bym chciał tutaj oczywiście. Ale weźmiemy sobie jak najbardziej te sety. TNT możemy wrzucić, bo TNT mamy bardzo, bardzo dużo. Trapet chesta nie potrzebujemy. O, knoczka, dobra, knoczki jak najbardziej nam się przydadzą, ze względu na to, że jak knoków nie mam. Dobra, te sety w sumie też możemy wziąć i możemy ich po prostu zaraz wbijać do następnej gili, więc no tyle, to chyba byłoby tyle zbity do tej gildii, nie? Ale naprawdę, gildia myślę, że spoko, bo to jakieś stręże były, tylko wyrzucę ten hełm, a bym chciał tego stręża, bo stręż mi się przyda w sumie dwójka. Tylko ja bym chciał wbić się do tej gildii. A nie, to stręże dynka. Tu, dobra, tu są te stręże dwójki, to weźmiemy sobie to i weźmiemy sobie te dwa stręże dwójki. Wziąłem jedynkę. Tylko mnie ciekawi, czy coś tutaj jeszcze nie ma. Gdzieś tutaj może być jeszcze jakiś jeden pokój, więc ja bym gdzieś tutaj rzucił rzucaka, co prawda obstawiam, że nic tu nie będzie, ale no, czterech typa jest z tej gili, więc no podejrzanie mi to wygląda. Podejrzanie mi to wygląda, no bo czterech typa jest z gili, więc no musiał być jakiś jeszcze pokoik albo coś. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? No ale dobra, nie wiem, to lecimy w takim razie na sceny się gili wbijać, bo tu chyba po prostu nic nie ma, więc no, spoko. Ale Cygulandia, nikt na mnie nie poczekał. No dobra, nie poczekali na mnie, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, bo nikt na mnie nie poczekał, ale dobra, lecimy na szybkości. Jazda, dobra, dawaj. Jazda, biała gwiazda. W ogóle ile oni mają tych?
Ile oni tutaj mają żyć? 5 żyć mają, ulala. Trochę poszaleli z tymi życiami. Dobra, ej, to jest jakiś spadek, ty, spadek, to jest gościu, lecimy. Lecimy na dół, typa, jesteśmy tu gdzieś. Jesteśmy tu gdzieś, tylko tak. Tu jest jakieś, tu chyba nie wiem co to jest, dobra, tam nie rzucam rzucaka. Tak, sprawdźmy na szybkości, tak. Quick Pro. Tu jakieś skrzynki są, nie wiem gdzie oni tam, czekajcie, muszę jakoś się tam do nich dostać. Gdzie, czekajcie, gdzie oni tam poszli? Wait, Pablo jest, aha, oni gdzieś tutaj się wbili, tak? Jakiś bacon, ale czy oni bacona zabrali naprawdę? Ale ciule bacona zabrały. Ale, a chipy, znaczy, no. Ale głupie cioty. Cioty, dobra, ulfy to są cioty. Bacona zabrały, kurde. Chyba, że nie mieli bacona, w sumie nawet nie wiem. Ale ma mieli bacona. I coś tam jest, coś tam jest. Dobra, rzucam. Coś tam jest, ale nie wiem. Chwila. Gdzie oni mają nic z tym kupić, gdzie nie mają? A klepię mi jakiś dzban. Czekajcie, klepię mi taki ziomek. Jakiś Lechia, coś tam. Ale widzę, że to chyba... A to jest smutne. Jakieś inne typy w ogóle przychodzą. Serio? To jakieś ziomy inne przychodzą? Czekajcie, no ty będzie teraz tu teraz będzie tu przychodził cały czas. Ja pierdykam. Trzeba go stąd wywalić jak najszybciej. Dobra, nie wiem, wbijamy się tam, co tu jest? Tu jakieś tutaj jest coś takiego. A te wolfy mają jakieś takie boy przorany. Nie podoba mi się to. Dobra, rzucę rzucaka. A nie podoba się to. Tu! Dobra, okej. Okay. Wow, ile obsydianu! Tu, dobra, tu będzie dużo itemków. To będzie mega dużo itemków. Dawaj, Bakiesto, niszczymy im to. Tu musi być dużo itemków, bo tu są sety, tu się rozwaliły sety. Tu są też sety jakieś, dobra. Tu rzucam pierwszego rzucaczka, bo tu będzie dużo. Teraz patrzcie, ile wybucha tutaj. Cyk! Esa, byku! Zobacz, co się dzieje. Ty, ile setów. Chłopie, szybko. No, szybko. Ty! Dobra, masełko. Masełko ta gilia jest, okej? Tu jaki chłopie przorany kuboid mają, ale tu chyba jakieś wbicie albo czy po czymś. Czekajcie, muszę tam wrócić do góry. Tylko niech się odsuną trochę. Dobra, teraz tak. Tutaj skrzynki też nie można otworzyć. Tu będzie coś grubego. Tu będzie coś grubego. Czy coś tu będzie... No, grubego teraz się nie było, no bo jedyną osobą, która znajduje się w tym miejscu gruba, która waży 130 kg, ma 1,78 m, w bicku ma 57 cm tłuszczu, to jest tylko ja. Ale okej, okay, ale może być jak najbardziej obsydian, jakieś złoto, slajmy. Myślę, że się jak najbardziej nadaje. Jest w porządku. Slime. Slime, prawda, jak mój brzuch taki miękki, że jak się ktoś usiądzie na moim brzuchu, to prawda jak na poduszce. Ale jak najbardziej, gdyby ktoś potrzebował w zastępstwie, może być. Myślę, że się nada. Nie nada się, w dupie mam tego slime'a. Tu już są sety. Czy ja potrzebuję sety? W sumie mam w dupie te sety, TNT mam. Ja bym chciał Strange albo Emeraldy. No, powiedzmy, że może być, ale my nadal szukamy tego czegoś takiej iskierki, takiego tłuszcza szukamy, takiego tłuszczyku, jak wiecie, jak macie pierogi ruskie i taki tłuszczyk, macie taki tłuszczutki, polany, nie, takie, to takie czegoś właśnie szukamy na tych bitach z tymi rzucakami. No, tu jak, tutaj jakiś tam pan stoi niebieski z siekierą, chyba na nas czeka, chyba chce, żebyśmy połamali mu nogi, minecraftowo oczywiście. Ale nie wiem, czekajcie, dobra, wbijmy się gdzieś tutaj, do tego pana, oczywiście, nigdzie indziej. Ja parodelkam, o, chłopie, spadłem, ty, za gramanicę wyleciałem, chłopie, tu już nawet patrzcie, ja chciałem przejść za granicę, to już mi kontrolę nawet w Minecraftie robią przez tego wirusa, kurwa, to już nawet rząd w Minecraft zabezpieczył, co się, chłopie, klepiesz, Lechia, dobra, gościu. Chyba jeszcze nie wiesz, jesteś jeszcze niepoinformowany, że zaraz cię sklepiemy. Jezu, ale ten typ, no nie wiem, jakiś taki nawiedzony jest, gościu. Tyle ci skomentuję. Chłopie, gdzie ty tam do góry lecisz? Chodź tu. Gdzie on tam leci do góry? Ej, Dawid, co mnie klepiesz? Co mnie Dawid klepie? Dobra. O, dobra, tutaj... Jeździec bez głowy, prawda? Widzę, że tutaj gilia przygotowała, prawda, masną obronę. Jeźdźców bez głowy przygotowali. Myślę, że w porządku. Sami nie bronią gilii, bo, prawda, mają dwie lewe ręce. Lub też dwie prawe, jeśli ktoś jest leworęczny. Także, no, tak, jeździec bez głowy przygotowany, ale
Co prawda ta ich obrona nie była zbyt dobra. No, taka średnia ta ich obrona. Dobra, tu jest kolejny jeździ bez głowy. No ty kurde, grubasie walony, co mnie tak knokasz tego jeźdźca bez głowy. Okej, widzę, że tutaj moja gildia znalazła itemki fajne do wbity. Oczywiście, dobra. Dobra. Cyk, 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 cyk. Dobra, maśniutkie itemki przebite tutaj. Tak. Myślę, moi drodzy, że ta gildia oficjalnie została, prawda? Ale no to są Stranger 1, no. No tak, no niestety, co prawda, te stręże, jakby moc stręży jest równa sumie członków ich gildii IQ, więc tak, oczywiście mnie klepie to jakiś gościu, nawiedzony jak 150, chłop. Ale wbita myślę, że wyszła w porządku, więc zaraz będziemy się, no, możemy tą wbitę po prostu zakończyć, myślę, że spoczko. Co tu jest? Czy oni tu wystrzelają? Pyk! Ile itemasków macie, chłopaczki? Oj. Doczekałem się. Stranger dwójki. Ja pierdykam. Tego właśnie chciałem, to potrzebowałem. Boż, takie tuściutkie. Jezu, Stranger dwójeczki. Kocham ich. Nie wysadzaj mi tego, ty. Paruwo, no! Ale paruwa. O, w ogóle mam legendarną zbroję widmo. Jo. Dobra. Tego właśnie potrzebowałem. Taki tuściutkiego Stranger dwójeczki. Okej? Okay? O ty kurde grubasie, karakanie, zrogowaciały, przestarzały, zniedźwiedziały. Co mnie klepiesz, chłopie? Tam mnie chłopie.